To miał być wyjątkowy bieg i taki był. Setna edycja, drugie urodziny Parkrun w Tczewie i pełna mobilizacja przy pięknej pogodzie. Sobotni 5-kilometrowy bieg nad Wisłą ukończyły 702 osoby. To absolutny rekord frekwencji w Tczewie, a drugi największy wynik w historii Parkrun Polska. Ten rekord trudno będzie pobić. Poprzedni wynosił 283 osoby. Koordynator naszego nadwiślańskiego parkranu Tomasz Tobiański ze Stowarzyszenia Biegający Tczew przyznał, że frekwencja, jak i wspaniała atmosfera wydarzenia przerosły jego najśmielsze oczekiwania. Kilka dni temu w tym samym miejscu mówiłeś, że twoim marzeniem jest, aby frekwencja przekroczyła 500 osób. Co teraz powiesz? Dzisiaj powiem 702 to liczba dnia. Tak od soboty sobie żartujemy wśród znajomych, wśród tych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Udało się, pobiliśmy rekord frekwencji, 702 osoby wzięły udział, przemaszerowały, przebiegły nasz parkland czeski, także z tego niezmiernie się cieszę. Po raz kolejny mogę powiedzieć, że marzenia są po to, żeby je spełniać i tym razem się spełniło. Udało się. Powiedz, jaki to jest wynik w skali naszego kraju, bo mamy kilkadziesiąt parkranów w Polsce. 53 lokalizacje są w Polsce, jest to drugi wynik zaraz po Poznaniu, gdzie 1111 osób wystartowało. Natomiast dla mnie jest to pierwszy wynik, ponieważ wynik z Poznania był to połączony bieg Powstania Wielkopolski, połączony razem z parkranem. Nie wszyscy wiedzieli o tym, że biorą udział w parkranie, myśleli, że biegną po prostu w biegu z okazji Powstania Wielkopolskiego. U nas to było dedykowany bieg parkranowi i tylko i wyłącznie uczestnicy przyszli na parkran, nie na inny bieg. Stąd też uważam, że jest to pierwszy wynik w Polsce, przynajmniej tak to odbieram. Z całej Polski płyną gratulacje od koordynatorów z wielu lokalizacji, zapytania, jak myśmy tego dokonali, bo rzeczywiście w skali Polski, a myślę i świata, bo też od szefa tutaj parkranu w Polsce taką mam informację, że no, zrobiło to ogromne wrażenie, ogromne wow, to co tutaj w Tczewie się dokonało. A proszę powiedzieć, czy udało się to organizacyjnie opanować, spiąć ponad 700 osób, a tutaj nie mamy żadnej profesjonalnej firmy czy też armii osób zatrudnionych przy tym biegu, przy tym wydarzeniu sportowym? Wielokrotnie podkreślałem, będąc tutaj w studiu czy w radio, że parkrun to jest bieg organizowany przez biegaczy, dla biegaczy. Czy się udało, trzeba było zapytać uczestników, natomiast ja w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom, szczególnie z biegającego Tczewa, tym, którzy już od wczesnych godzin rannych, już przed godziną ósmą byli na bulwarze nadwiślańskim po to, żeby przygotować tę trasę, zabezpieczyć. Mam nadzieję, że się udało, przynajmniej do mnie nie docierają żadne sygnały, że coś nie zagrało, wiele osób się w to zaangażowało, bo tak jak już powiedziałem, ponad 50 osób, wolontariuszy wzięło udział, by sprawnie to przeprowadzić i mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. No to teraz po takim rekordzie, co dalej? Zapraszasz wszystkich, zachęcasz, żeby tydzień w tydzień biegać nad Wisłą. Tak jest, mamy taką nadzieję, bo to też taki jakby drugie dno tego całego naszego wydarzenia. Chcieliśmy pokazać w ogóle, co to jest parkrun tym, którzy wzięli udział po raz pierwszy i mamy nadzieję, że niektórzy z nich zostaną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy do nas wrócą, natomiast mamy nadzieję, że jakiś procent osób będzie powracało w te soboty, żeby z nami biegać, bo jesteśmy w każdą sobotę o godzinie 9:00, bulwar nadwiślański. Zachęcamy do rozpoczęcia weekendu na sportowo. Od 5-kilometrowej przebieżki. Od 5-kilometrowej przebieżki, od wspaniałej atmosfery, bo przyjdźcie, przekonacie się, że naprawdę atmosfera jest wyjątkowa. Biegacze dla biegaczy robią bieg i stąd chyba jest taka miła i fajna atmosfera, przyjazna.